Delikt. Szwedzka kronika kryminalna. Na pożółkłej fotografii z zakrzywionymi końcami z początku lat 90. widzimy 5, może 6-letniego opalonego chłopca. W szerokim uśmiechu prezentuje rząd śnieżnobiałych mleczaków. Jego oczy spoglądają zaciekawione. Jego bose stopy są brudne od trawy i ziemi. Ubrany w białą koszulkę i niebieskie spodenki, z dumą prezentuje plastikowy statek piracki, który stoi tuż obok. Być może wyobraża sobie, że chodnik w biało-niebieskie pasy, na którym siedzi, jest wielkim morzem, po którym pływają jego piraci. Obok nogi widać też małą łódź ratunkową. Nic nie wskazuje na to, że chłopiec ze zdjęcia zostanie masowym mordercą. W czwartkowy poranek 21-letni Anton Lundin Pettersson jest sam w swoim dwupokojowym mieszkaniu niedaleko centrum Trollhättan. W mieszkaniu panuje idealny porządek. Jest 22 października 2015 roku. Przy tej dacie w kalendarzu ściennym zawieszonym w kuchni widać narysowaną czaszkę. Numer 22 był szczęśliwym numerem Antona. Z telefonu dobiegają ostre dźwięki piosenki Dragula, Roba Zombiego. Anton siada do komputera, loguje się na czat gry i wysyła wiadomość swojemu 25-letniemu przyjacielowi z Holandii. Hej, nie mam zbyt wiele czasu, więc przejdę od razu do rzeczy. W ciągu następnej godziny, maksymalnie 2, będę martwy. Chcę, żebyś wiedział, że byłeś najlepszym przyjacielem, jakiego kiedykolwiek miałem. Będę za tobą bardzo tęsknił. Mogłem być bardziej kontaktowy, ale znasz mnie. Nienawidzę samego siebie. Jeśli istnieje jakieś życie po śmierci, mam nadzieję, że się tam spotkamy. Kocham cię, Anton. Jego łóżko jest idealnie zasłane. Złożone w kostkę ubrania pozostawia z boku na pościeli w czerwono-białe paski. Idzie do łazienki, gdzie maluje twarz na biało, a oczy podkreśla czarną kredką. Świeżo ostrzyżoną głowę posypuje brokatem. Na kartce A4 notuje: jeśli będą próbowali utrzymać mnie przy życiu, wyciągnijcie wtyczkę. Zostawia ją na komodzie w przedpokoju. Następnie zakłada nowe, ciężkie, czarne buciory i długi wojskowy płaszcz. Ze sobą zabiera duży pakunek metrowej długości, kwadratowe pudełko i białą reklamówkę ze sklepu myśliwskiego. Na parkingu wsiada do szarego Saba 9-3. Pakunek odkłada na tylne siedzenie. Karton i torbę kładzie z przodu na siedzeniu pasażera. Odpala samochód i rusza najpierw do mieszkania starszego brata. Otwiera je własnym kluczem, bo wie, że brat jest już w pracy. Na stole w kuchni zostawia telefon komórkowy i portfel z pieniędzmi. Zamyka drzwi, wraca do samochodu i rusza w kierunku szkoły Krunan w Trollhättan. Tjeno Mahić, dyrektor szkoły, słucha wiadomości w drodze do pracy. W mediach nagłośniano kolejne podpalenia ośrodków przejściowych dla uchodźców. Rok 2015 był niespokojny. Zwiększono ilość punktów kontroli granicznej. Dworzec w Malmö wypełniony był uciekinierami z ogarniętej wojną Syrii. Temat imigracji był szeroko dyskutowany w mediach i internecie. Tego poranka o godzinie 8.30 Anders Danielsson, szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, wystąpił na konferencji prasowej, oceniając, że obecna sytuacja imigracyjna jest bez precedensu. Prognozowano, że do końca roku do Szwecji przybędzie rekordowo duża liczba emigrantów. Danielsson ostrzegał, że być może nie dla wszystkich znajdą się miejsca zamieszkania. Szacowane koszty przyjęcia azylantów miały wynieść 60 miliardów koron. Dyrektor szkoły przysłuchuje się doniesieniom o kolejnym spalonym ośrodku, tym razem na południu Szwecji. Czuje zalewający go niepokój. A co jeśli wydarzy się coś naprawdę złego? Odsuwa od siebie tę myśl, parkuje pod szkołą i wchodzi do środka. Budynek składa się z 2 pięter.
Zaraz przy wejściu głównym znajduje się duża kafeteria, z której schodami wchodzi się na galerię i korytarz prowadzący do dwóch skrzydeł budynku. Szkoła leży w dzielnicy Krungkorten, jednej z dzielnic klasyfikowanych przez policję jako rejon wykluczony socjoekonomicznie. Wielu uczniów podstawówki to dzieci uchodźców, którzy niedawno przybyli do Szwecji. Nowo przybyli stanowią często 60% wszystkich uczniów. Szkoła stoi przed ogromnym wyzwaniem. Zdarza się, że dzieci mieszkające w Szwecji od 8 tygodni trafiają do klasy z uczniami, którzy od przedszkola funkcjonują w szwedzkim systemie edukacji. Wszystkim jednak stawiane są takie same wymagania i cele. O 10.03 szary Saab wjeżdża z dużą prędkością na szkolny parking. Jeden z nauczycieli pracujących w szkole musi uskoczyć na bok, by uniknąć potrącenia. Przystaje na chwilę i spogląda w stronę samochodu, zastanawiając się, kto siedzi za kierownicą. Anton nie wysiada jednak od razu z samochodu. Nauczyciel odchodzi w stronę szkoły. Anton zakłada maskę i hełm przypominający te nazistowskie z czasów II wojny światowej. Następnie wyciąga wikiński miecz, mierzący 96 cm długości i 3 cm szerokości. Z mieczem w dłoni zmierza w kierunku bocznego wejścia do budynku. W szkole jest cicho. Trwa druga lekcja tego dnia. Uczniowie siedzą w swoich salach. Mężczyzna przemierza korytarz szybkim krokiem, mija szatnie, toalety i inne zamknięte pomieszczenia. Korytarz prowadzi do kafeterii szkolnej, w której przy jednym ze stolików pochyleni nad laptopem siedzą 20-letni asystent szkolny Lavin Eskander i pomaga 14-letniemu uczniowi. Ogromne okna kafeterii wychodzą na drogę prowadzącą do budynku. Według grafiku Lavin miał mieć wolne tego dnia, jednak zgodził się wziąć dyżur za chorego kolegę. 14-latek jest ostatnim uczniem, którym Lavin się opiekuje. Za 2 dni kończy studia licencjackie i chce kontynuować naukę na wymarzonym kierunku – reżyserii. Żaden z siedzących przy stoliku nie zauważa postaci, która wchodzi do kafeterii. Kobieta pracująca za ladą szykuje się do rozpoczęcia dnia pracy. Z daleka dostrzega zamaskowaną osobę w hełmie i długim płaszczu. Rzuca okiem w kierunku sali. W jej drugiej części widzi asystenta Lavina z uczniem. W tym samym momencie na galerii nad kafeterią pedagog socjalny Uwe rozmawia z nauczycielem Oskarem. Szkoła otrzymała negatywną opinię kuratorium dotyczącą dyscypliny. Tego dnia pracownik kuratorium miał ponownie przeprowadzić kontrolę. Uwe wraz z kolegą pilnują, by wszystkie dzieci trafiły do sal lekcyjnych. Gdy Uwe spogląda w dół na niemal pustą kafeterię, dostrzega postać, która kojarzy mu się ze Star Wars. Uczeń siedzący z Lavinem unosi wzrok i widzi mężczyznę w przebraniu trzymającego miecz. Zanim ktokolwiek ze świadków zdąży zrozumieć i zareagować, mężczyzna unosi miecz i wbija go w głowę Lavina. Uczeń zaczyna krzyczeć. Dociera do niego, że on także jest w niebezpieczeństwie. Zrywa się i ucieka, zanim dosięgnie go ostrze miecza. Na galerii Uwe powstrzymuje swój instynkt i nie zbiega na dół, by skonfrontować sprawcę. Krzyczy jednak głośno: dzwońcie na policję. Tak, by przestępca to usłyszał. Wbiegają z kolegą do sekretariatu i zamykają przeszklone drzwi. Uwe rozgląda się gorączkowo po pomieszczeniu, by znaleźć cokolwiek, czym mógłby się obronić. Kolega dzwoni na policję. Kobieta za ladą pada na ziemię i przyciska dłonie do ust. 2 sprzątaczki wychodzą z biblioteki, prowadząc wózek ze środkami czystości. Wchodzą do kafeterii i widzą mężczyznę, którego przebranie przywodzi jednej z nich na myśl strój z upiora w operze. Nagle dociera do nich, że na ziemi w kałuży krwi leży Lavin. Anton unosi ponownie miecz i na oczach sprzątaczek wbije go Lavinowi w plecy. Kobiety zaczynają uciekać w stronę jednej z sal lekcyjnych. Anton rusza za nimi. Sale posiadają system zabezpieczeń,
i otwiera się je kartą z chipem. Jedna z kobiet przykłada kartę do czytnika, drzwi odblokowują się. Najpierw wpycha do sali koleżankę, po czym za nią wbiega i zatrzaskuje drzwi. Zamek automatyczny natychmiast je blokuje. Anton znajduje się dosłownie pół metra od nich. Zaczyna szarpać za klamkę i wkładać miecz w zamek. Kobiety widzą mężczyznę przez szybę w drzwiach. Patrzą mu prosto w oczy. Anton stoi nieruchomo przez około 20 sekund, po czym rusza dalej. Jedna z kobiet próbuje drżącymi dłońmi wbić numer 112 na komórce. Dyrektor Geno słyszy krzyki i nawoływania, by nie wychodzić na korytarz. Jego pracownicy Uwe i Oskar dzwonią na policję. Gdy dopytuje ich, co się dzieje, słyszy, że ktoś został zaatakowany nożem w kafeterii. Geno nie może w to uwierzyć. Ostrożnie wychodzi na galerię, wychyla się, spogląda w dół. Od razu dostrzega leżącego na ziemi Lawina. Wbiega z powrotem do pomieszczeń sekretariatu. Krzyczy, by wszyscy zamknęli się w swoich biurach, by nikt nie wychodził na zewnątrz. Zatrzaskuje szklane drzwi i w tym momencie przed nimi pojawia się Anton. Uderza w drzwi zakrwawionym mieczem. Geno biegnie przeciwległy koniec sekretariatu. Dostrzega przycisk alarmu pożarowego. Hamuje swój odruch w ostatnim momencie. Dopiero później uświadomi sobie, jak dobra to była decyzja. Gdyby uruchomił alarm i wszystkie dzieci wybiegły z klas, skala tragedii mogłaby być niewyobrażalna. Morderca znika z korytarza. Geno podejmuje ryzyko. Wychodzi z sekretariatu i zbiega po schodach. Kieruje się do skrzydła szkoły, w którym znajdują się najmłodsi uczniowie. W głowie ma tylko jedną myśl. Dzieci. Trzeba ratować dzieci. Anton jest już na parterze szkoły i zmierza w kierunku najmłodszych klas. Na korytarzu siedzi nauczyciel z jednym z uczniów. Zdziwiony patrzy na Antona i pyta, co to za przebranie. Zamaskowany mężczyzna nie udziela odpowiedzi. Idzie dalej. Dociera do drzwi prowadzących na drugie piętro budynku. Gdy okazuje się, że są zamknięte, zawraca. Na korytarzu pojawia się troje nastolatków. Mężczyzna zaczyna za nimi iść. Zaniepokojeni przyspieszają kroku. Gdy zauważają, że mężczyzna także to robi, zaczynają biec w stronę jednej z sal. Wbiegają i zatrzaskują za sobą drzwi. Anton podchodzi do nich i wkłada miecz w szczelinę przy zamku. Próbuje je otworzyć. Bezskutecznie. Wtedy zaczyna uderzać w drzwi mieczem. W tym samym czasie Geno biega od klasy do klasy. Krzyczy, by nikomu nie otwierali i nie wychodzili na zewnątrz. Spotyka dwie inne sprzątaczki, które wpycha do schowka na miotły. Pomieszczenie jest ciemne i ciasne, ale stanowi dobre schronienie. Przez przeszklenia w jednej z sal Geno widzi dzieci. Są przerażone, skulone, próbują się ukryć. Do szkoły Krunan uczęszczają dzieci od zerówki do dziewiątej klasy. Ponad 90% wszystkich uczniów ma inne korzenie niż szwedzkie. To właśnie dlatego Anton Lundin Patterson obiera szkołę jako cel ataku. Podczas policyjnego dochodzenia wyjdzie na jaw, że Anton szczegółowo zaplanował swój zamach. Jeden ze śledczych prowadzący sprawę, Stian Rune, opowie, że Anton przeglądał katalogi szkolne przedstawiające uczniów i nauczycieli szkoły Krunan. Zapoznał się także z planami lekcji. Przygotowania do zbrodni rozpoczął kilka tygodni przed zdarzeniem. Tuż przed atakiem otrzymał wiadomość z miejsca pracy, w którym odbywał 6-miesięczne praktyki. Pracodawca nie chciał przyjąć go na stałe. Anton był bezrobotny od ukończenia liceum. Jego frustracja narastała. Odbierał to jako życiową porażkę, a odpowiedzialnością za niepowodzenia obarczał innych. Wśród treści online przeglądanych przez Antona śledczy odnaleźli materiały nazistowskie i wiele brutalnych filmików. Funkcjonariusze Anna i Stefan wracają akurat ze zgłoszenia w Vänersborg, gminie obok Trollhättan. W samochodzie rozmawiają o rozwijającej się spirali przemocy,
oraz jak reagować w sytuacjach śmiertelnego zagrożenia. Dojeżdżają na komisariat, robią krótką przerwę na kawę. Wtedy przez radio słyszą zgłoszenie o ataku w szkole Krunan. Na jej terenie znajduje się mężczyzna uzbrojony w miecz. Od pierwszego telefonu do przyjazdu policji na miejsce minie 7 minut. 7 minut, podczas których Anton Lundin przemierza szkolne korytarze z mieczem, poszukując ofiar. W budynku znajduje się 500 osób, większość z nich w przedziale wiekowym między 6 a 15 rokiem życia. Dzieno, chcąc ostrzec jak najwięcej osób, biega od klasy do klasy. Każe barykadować drzwi. Zapytany później, skąd wiedział, jak należy zareagować, przyznał, że nie wiedział. Największym błędem byłoby zarządzenie ewakuacji. Zadziałał instynkt. Być może według tych samych mechanizmów, jak lata temu w Mostarze w byłej Jugosławii, gdy miał 12 lat i był świadkiem zabójstwa córki sąsiadów. Wtedy także wiedział, że należy się ukryć. A może nauczyła go tego jego matka, chowając go pod workiem ziemniaków, gdy przyszli żołnierze. Kilku z nauczycieli bierze przykład z Dzieno i zabezpiecza pozostałe klasy. Postępują prawidłowo. Izolują potencjalne ofiary od sprawcy, powstrzymując masakrę. Troje starszych uczniów wraca ze sklepu do szkoły. W drodze do sali lekcyjnej widzą dziwnie przebranego mężczyznę. Pomyśleli, że to pewnie z okazji zbliżającego się Halloween. Ktoś przebrał się, by postraszyć młodsze dzieciaki. Nastolatki dostrzegają jednak swojego nauczyciela w progu sali. Jest przerażony. Biegną w jego kierunku, a on natychmiast zamyka za nimi drzwi. Gdy wyglądają przez szybę, widzą ubraną na czarno postać. Mija ich salę i miarowym krokiem zmierza w kierunku schodów prowadzących na drugie piętro. Tego dnia Ahmed zaczynał lekcję nieco później. Jego rodzina pochodziła z Somalii. W trakcie wojny rodzice stracili 6 dzieci. Niektóre z powodu zamieszek, inne z powodu chorób. Najpierw ojczyznę opuściła matka, Kin, a po 5 latach, w 2012 roku, dotarł do niej mąż, Mohamed, wraz z dziećmi, w tym z nastoletnim Ahmedem. Chłopiec miał talent do piłki nożnej. Zaczął grać na pozycji obrońcy w lidze juniorów IFK Trollhättan. Swojemu hobby poświęcał każdą wolną chwilę. W odróżnieniu od rówieśników nie lubił zwracać na siebie uwagi. Był dobrym, lojalnym kolegą, który czerpał radość z pasji i profesjonalnego, drużynowego grania. Szkoła Krunan była jego drugim domem. 22 października 2015 roku o godzinie 9:40 ojciec Mohamed zobaczy syna po raz ostatni. Ahmed wychodzi spod prysznica ze zwichrzonymi, mokrymi włosami. Do zobaczenia, krzyczy, po czym zatrzaskują się za nim drzwi. Zaraz po wejściu do kafeterii zauważa leżącą na podłodze osobę we krwi. Na drugim piętrze spotyka sprzątaczkę. Wystraszony, mówi, co przed chwilą zobaczył. I właśnie wtedy wyłania się zamaskowany morderca. Mechanicznym krokiem omija kobietę, która kątem oka dostrzega lśniący hełm. Mężczyzna wbija miecz w brzuch Ahmeda. Kobieta ucieka schodami w dół. Zraniony Ahmed rusza za nią. Dociera do kafeterii i pada na ziemię w odległości zaledwie kilku metrów od lawiny. Jedna z uczennic starszych klas o imieniu Aida wychodzi na korytarz na drugim piętrze. Najpierw słyszy muzykę. Następnie widzi dziwnie ubranego mężczyznę. Z jego telefonu dobiegają dźwięki piosenki Roba Zombiego. Dziewczyna dostrzega miecz i jego czerwone ostrze. Myśli wtedy, że to sztuczna krew. Pyta mężczyznę, kim jest. Mężczyzna w odpowiedzi kręci jedynie przecząco głową. Na korytarzu pojawia się grupa nastolatków. Zamaskowana postać w płaszczu wzbudza ich zainteresowanie. Przypuszczają, że to przebranie z okazji Halloween. Śmieją się i proszą Antona o wspólne zdjęcie. Morderca obejmuje Aidę.
miecz przerzuca na drugie ramię. W milczeniu pozuje do zdjęcia. Nastolatkowie nie mają pojęcia, jakiej zbrodni dokonał przed chwilą mężczyzna. Sądzą, że to jeden z nauczycieli przebrał się dla żartu. Zdjęcie obiegnie później media oraz internet. Amerykański ekspert od przemocy dokonywanej przez radykalne ruchy rasistowskie Mark Potok będzie wykorzystywał je w trakcie szkoleń policjantów. Chce pokazać kursantom, z jakim przerażającym opanowaniem zachowują się sprawcy tego typu czynów. Anton pozuje do zdjęcia trzymając zakrwawiony miecz, którym przed chwilą ranił dwie osoby. Morderca w pełnym rynsztunku pozuje z niewinnymi dziećmi, swoimi potencjalnymi ofiarami. Aida do dziś ma wyrzuty sumienia, że pozowała do zdjęcia z zabójcą. Skąd jednak miała wiedzieć? Nauczyciel matematyki Nasir był uwielbiany przez swoich podopiecznych. Nazywali go zresztą Amu, co po arabsku oznacza wujek. Szczególną troską otaczał dzieci, które niedawno przybyły do Szwecji i potrzebowały wyjątkowego wsparcia i uwagi. Nauczanie było jego powołaniem i pracą marzeń. W drodze do Ksero Nasir zauważa zgromadzonych na korytarzu uczniów. Zastanawia się, co to za zamieszanie. Podchodzi bliżej i zauważa zamaskowanego mężczyznę w towarzystwie uczniów. Prosi go, by zdjął maskę. Anton zbliża się w jego kierunku i zadaje cios w brzuch. Nasir chwyta miecz dłonią i próbuje zablokować cios. Ostrze noża rani jego dłoń. Dopiero wtedy do uczniów dociera, że pod przebraniem kryje się morderca. Rzucają się do ucieczki. Nasir biegnie razem z nimi, trzyma się za brzuch. Z pomiędzy jego dłoni tryska krew. Krzyczy, by ktoś zadzwonił na policję. Morderca rusza marszowym krokiem za nimi. Grupie uczniów i Nasirowi udaje się wybiec przed szkołę. Nasir, zataczając się z bólu, dociera do trawnika. Tam pada. Uczniowie klęczą wokół niego, próbują uciskać krwotok z brzucha. Nasir prosi, by poinformowali jego żonę. Jest godzina 10:13. Od początku zamachu mija zaledwie 7 minut. 3 osoby są ciężko ranne. Wiele osób w szkole wciąż nie ma pojęcia o tym, co się dzieje. Morderca rezygnuje z pogoni. Zatrzymuje się przed jedną z sal. Puka. Drzwi otwiera mu Wahid i zdziwiony spogląda na zamaskowaną postać w czerni. Nauczyciel dopytuje Wahida, kto stoi w progu. Wtedy morderca rusza do ataku. Celuje w brzuch, a później prosto w serce. Wahidowi udaje się w ostatniej chwili zrobić unik. Otrzymuje cios tuż obok serca. Nie poddaje się i w końcu udaje mu się odepchnąć napastnika i zatrzasnąć drzwi. Nauczyciel był na początku przekonany, że Wahid się wygłupia i robi halloweenowy żart. Wtedy chłopiec unosi bluzę i zaczyna krzyczeć z bólu. Wahid przedostaje się korytarzem do pokoju nauczycielskiego. 20 sekund wcześniej przechodził tamtędy morderca. Nauczyciele wpuszczają go do środka i układają na podłodze. Próbują zatamować krwawienie papierowymi ręcznikami, które dociskają do jego ciała. Wahid myśli o swoim ojcu, który mieszka w Turcji. Myśli też o nauczycielu matematyki Nasirze, który kiedyś powiedział mu: jeśli twój tata jest 5000 kilometrów stąd, mogę go tutaj w Szwecji zastąpić. Wahid, wychowany w Syrii, nauczony byłby nigdy nie okazywać uczuć. Nasir był mu jednak bardzo bliski. Dzięki niemu szkoła była dobrym miejscem. Już po zamachu Wahid wielokrotnie analizował zachowanie napastnika. Anton na pewno ćwiczył walkę mieczem. Wskazywał na to sposób, w jaki zadawał ciosy. Uwagę zwracał też sposób, w jaki się poruszał. Jego opanowanie, marszowe kroki. Anton nie biegał. Wahid jeszcze długo po wydarzeniu będzie miał koszmary senne. Dyrektor Zieno przemierza korytarze z kijem do Unii Hokeja. Choć zdaje sobie sprawę, jak absurdalne jest to w zestawieniu z mieczem napastnika, to jedyne, co znalazł do obrony. Przebiega przez podwórko szkolne, by dostać się do drugiego skrzydła szkoły. Napotkana koleżanka trzyma komórkę przy uchu, rozmawia z policją. Zieno podbiega, przejmuje słuchawkę i krzyczy: "Gdzie jesteście? Mordują nas tu!"
gdy Anna i Stefan jako pierwsi policjanci podjeżdżają pod szkołę, widzą mężczyznę leżącego na trawniku. Jest cały we krwi. Ludzie zgromadzeni tamują jego krwotok. Anna i Stefan biegną w kierunku wejścia głównego. Muszą zatrzymać sprawcę, zanim zaatakuje więcej osób. Wyciągają broń. Stefana uderza myśl, że nigdy nie był w żadnej ze szkół w Trollhättan. Że przecież powinni odwiedzać placówki edukacyjne, by poznać ich rozkład. Właśnie na wypadek takich zdarzeń. Anna i Stefan wchodzą do kafeterii. Natychmiast dostrzegają leżącego na ziemi Lawina. Nieco dalej przy schodach widzą młodego chłopaka. To Ahmed. Płytko oddycha. Widać, że bardzo cierpi. Zanim policjanci udzielą mu pomocy, muszą jednak jak najszybciej odnaleźć i zatrzymać sprawcę. I wtedy dobiegają ich ostre dźwięki dobiegające z małego głośnika. Na galerii pojawia się Anton. Policjanci widzą miecz z zakrwawionym ostrzem. Anton oddala się w stronę jednego z korytarzy. Policjanci wchodzą za nim po schodach. Za wszelką cenę nie chcą go spuścić z oczu. Nie chcą, by skręcił w któryś z korytarzy i napotkał kolejne potencjalne ofiary. Niemal jednocześnie krzyczą: stój! Policja! Anton odwraca się natychmiast. Unosi miecz i rusza w ich kierunku. Anna powtarza komendę. Bez skutku. Wtedy jednocześnie ze Stefanem oddają strzał. Morderca jest zbyt blisko, by zaryzykowali strzał w nogi. Oboje celują w klatkę piersiową. Najpierw na ziemię opada miecz Antona, później jego ciało. Leży około 3-4 metrów od funkcjonariuszy. Unosi się jeszcze na kolanach i przewraca na plecy. Anna przywołuje trzeciego policjanta, który właśnie dotarł na miejsce. Kopią miecz, by wylądował poza zasięgiem sprawcy. Odbierają mu przyczepiony do paska nóż. Wtedy Anton otwiera oczy. Wciąż żyje. Cieno wbiega do kafeterii i widzi przy schodach ciężko zranionego Ahmeda. Na górze stoją policjanci z bronią, w powietrzu czuć zapach prochu. Funkcjonariusze informują personel czekających na zewnątrz karetek, że szkoła jest już bezpieczna i mogą wejść do środka. Jeden z policjantów klęka przy Ahmedzie i głaszcze go po głowie. 15-latek wydaje się taki malutki. Zwymiotował, jest cały we krwi. Oddycha bardzo płytko. Funkcjonariusz wkłada mu palce do gardła, by udrożnić dopływ powietrza. To przynosi dziecku chwilową ulgę. Pielęgniarze z ambulansu wbiegają do kafeterii i rozpoczynają reanimację. Cieno stoi oparty o jeden z wysokich stolików. Zrozpaczony obserwuje, jak ratują chłopca. Sanitariusze układają Ahmeda na noszach. Cieno dopytuje drżącym głosem, czy wszystko będzie dobrze. Na górze policjanci próbują powstrzymać krwawienie z ran postrzałowych Antona. Mężczyzna staje się jednak agresywny. Próbuje odepchnąć funkcjonariusza. Muszą go unieruchomić i przewracają na brzuch. Policjanci byli przekonani, że Anton jest blady ze względu na postrzał. Po chwili dostrzegają jednak, że to makijaż. Ściągają mu hełm i zauważają brokat. Morderca stworzył całą personę. Każdy element stroju był przemyślany. Cieno rusza do sal lekcyjnych, by poinformować nauczycieli i uczniów, że niebezpieczeństwo już minęło. Personel i dzieci niepewnie wychodzą z pomieszczeń. Niektórzy płaczą, trzęsą się ze strachu i skumulowanego napięcia. Inni tkwią w niemym stuporze. Cieno prosi, by poinformowali rodziców, że są już bezpieczni. W tym momencie do budynku wkracza specjalna grupa policyjna, która zaczyna przeszukiwać szkołę, by upewnić się, że nie ma tam drugiego sprawcy lub podłożonych ładunków wybuchowych. W trakcie zamachu brat Lawina Leight jest w pracy. Pracuje jako sprzedawca w jednym z wielkopowierzchniowych sklepów kilka kilometrów od szkoły. Odbiera telefon od ojca. Wśród niewyraźnych, nieskładnych słów dociera do niego imię brata i słowo nóż. Połączenie zostaje przerwane. Leight odzwania do ojca i wtedy słyszy wyraźnie:
Twój brat został ugodzony nożem. Przyjeżdżaj. Lejt dociera pod szkołę, pod którą gromadzi się tłum ludzi. Wszędzie stoją samochody policyjne i karetki. Zatrzymuje samochód na środku drogi. Nie ma czasu na szukanie miejsca do parkowania. Rzuca kluczyki znajomemu, którego dostrzega w tłumie i prosi, żeby odstawił gdzieś jego samochód. Szkoła jest już odgrodzona i zabezpieczana przez policję. Mężczyźnie udaje się jednak wejść do środka. Tam widzi zrozpaczonego, skulonego na podłodze ojca. Kilka metrów dalej leży ciało przykryte zasłoną zdjętą z okna jednej z sal lekcyjnych. Cała postać znajduje się pod prowizorycznym okryciem. Wystają jedynie buty, które Lejt natychmiast rozpoznaje. Trudno o pomyłkę. Jego brat nosił rozmiar 47. Nikt nie przekazuje im oficjalnej informacji, że ciało leżące zaledwie kilka metrów od nich należy do Lawina. Lejt podchodzi do jednego z policjantów i błagalnym tonem prosi, by potwierdził, czy leży tam jego brat. Nie musisz nic mówić, po prostu przytaknij, jeśli to on. Policjant przytakuje. Na oficjalną wiadomość będą musieli jednak poczekać. Wciąż tli się w nich nadzieja. Może to jakaś pomyłka, może to ktoś inny. Lawin nigdy nie zostaje przewieziony do szpitala. Umiera w szkole. Jego ciało zostaje stamtąd przetransportowane bezpośrednio do zakładu medycyny sądowej w Göteborgu. Sanitariusze docierają do pokoju nauczycielskiego, gdzie na podłodze leży 15-letni Wahid. Personel karetki przekłada go ostrożnie na nosze. Ma poważnie uszkodzoną trzustkę oraz śledzionę, którą lekarze będą musieli usunąć. Sanitariusze pchają nosze, na których znajduje się Wahid, i przejeżdżają tuż obok leżącego na ziemi obezwładnionego i rannego Antona. Będą operowani w tym samym szpitalu. 15-letni Ahmed ma ciężkie obrażenia wątroby. Jego ojciec Mohamed odbiera telefon zaledwie godzinę po wyjściu syna do szkoły. Ktoś w słuchawce mówi: Twój syn został ugodzony nożem w szkole. Przyjeżdżaj natychmiast. Gdy podjeżdża pod szkołę, Ahmeda zabiera właśnie pogotowie. Mohamed rusza za karetką. W szpitalu, do którego dociera także dwóch jego starszych synów oraz żona, czekają przez wiele godzin. Ahmed jest operowany. Z mediów co chwilę płyną sprzeczne informacje. Mylone są fakty, ofiary i ich wiek. Panuje ogromne zamieszanie. Mohamed pyta policjanta, który znajduje się w szpitalu, czy jego syn żyje. Policjant nie może udzielić mu informacji. Wciąż tli się nadzieja, która gaśnie, gdy zbliżającym się do nich funkcjonariuszom towarzyszą szpitalny pastor, tłumacz i przedstawiciel somalijskiego meczetu. Ahmed nie żyje. Niemal w tym samym momencie umiera jego morderca, Anton. Pod szkołą gromadzi się coraz więcej ludzi. Zapalają świece, układają kwiaty. Będą tam czuwać przez kilka najbliższych dni. Wiadomość obiega światowe media. Śmierć sprawcy nie pozwala na uzyskanie odpowiedzi na palące pytania. Dlaczego do tego doszło? Jak mogło się to stać? Dziennikarze docierają do mediów społecznościowych Antona. Widzą, że obserwował treści o ksenofobicznym, rasistowskim i nazistowskim charakterze. Policja znajduje na jego komputerze brutalne filmy i treści ukazujące dużą fascynację bronią. Szef policji podczas konferencji prasowej następnego dnia po zamachu podaje, że motywem zbrodni był rasizm. Wnioski wyciągnięto natychmiast po przeszukaniu mieszkania Antona, ale także po jego zachowaniu w trakcie zamachu oraz doborze ofiar. W mieszkaniu policja odnajduje notatnik, w którym Anton pisał rasistowskie manifesty i krytykował politykę imigracyjną. Zapisał tam: muszę zareagować. Krew jest na waszych rękach. Na YouTubie oglądał przemowy Hitlera, nazistowskie filmy propagandowe, treści dotyczące zamachu Breivika. Kanały społecznościowe Antona pozostają ogólnodostępne jeszcze przez 2 tygodnie po zamachu. Policja zostanie za to ostro skrytykowana. Groby Lawina i Ahmeda leżą tuż obok siebie. Tworzą ogromny kontrast.
Grób Lawina jest skąpany w kwiatach, zniczach, pamiątkach. Jego rodzina otwarcie przeżywa żałobę wraz z bliższymi i dalszymi osobami. Grób Ahmeda jest pusty, idealnie czysty, bez żadnych zniczy, kwiatów, figurek. Według islamu umierają ci, którzy są gotowi na śmierć. Wszystko dzieje się według odgórnie ustalonego planu, co każdemu pisane. Po okresie żałoby trzeba przestać rozpaczać, trzeba iść dalej. Rodzeństwo Ahmeda nie potrafi jednak zapomnieć. Pytają wciąż, kiedy brat wróci do domu. Rodzice Ahmeda chcieli zgodnie z zasadami islamu pochować go jak najszybciej, w najbliższym gronie, w ciszy i skupieniu. Tak się jednak nie stało. Na jego pogrzebie pojawia się cała drużyna piłkarska juniorów i JFK Trollhättan. Przynoszą białe róże, piłkę i koszulkę z piątką, numerem Ahmeda. Nauczyciel Nasir odniósł ranę prawego płuca i przewodów żółciowych. Był kilkukrotnie operowany. W dzienniku Aftonbladet ukazuje się artykuł o tytule Milimetr od śmierci z dopiskiem Ulubieniec uczniów na drodze do zdrowia, w którym żona Nasira opowiada o milimetrze, który dzielił ostrze miecze od wątroby. Tego ciosu Nasir by nie przeżył. Po 5 tygodniach od zdarzenia dyrektor Dzieno otrzymuje zgodę, by odwiedzić Nasira w szpitalu. Jest wzruszony, kupuje kwiaty, wita się z kolegą. Nasir w kółko zadaje pytanie, dlaczego? Dzieno uspokaja go i mówi, żeby odpoczywał, że wszystko przedyskutują, gdy będzie zdrowy i silny. Okoliczności pozwalają na ostrożny optymizm. Wygląda na to, że Nasir wyjdzie z tego cało. Jego żona i 8-letni syn zaczynają oddychać z ulgą. Wierzą, że będzie dobrze. Niestety, 6 tygodni po zamachu, jego serce przestaje bić. Nasir umiera. Przez media oraz opinię społeczną przetacza się debata, w jaki sposób zdefiniować dokonaną przez Antona zbrodnię. Czy był to zamach terrorystyczny, czy zbrodnia z nienawiści? Szwedzkie służby specjalne SÄPO nie zakwalifikowały zdarzenia jako akt terrorystyczny, ponieważ według szwedzkiego prawa nie wypełniało ono znamion przypisanych temu czynowi. Dochodzenie pozostało więc w rękach policji. Nie wszyscy eksperci byli jednak także zgodni, czy była to zbrodnia z nienawiści, definiowany jako atak na prawa człowieka, podżeganie do nienawiści rasowej oraz inne czyny przestępcze, w których motywem jest pochodzenie etniczne, kolor skóry, wyznanie lub orientacja seksualna. Być może do zbrodni nie doszłoby, gdyby Anton nie był tak przeraźliwie samotny. Od dziecka miał problem z nawiązywaniem relacji. Jego krąg znajomych stanowiła najbliższa rodzina. Anton miewał myśli samobójcze. Z opowieści brata wynika, że w rodzinie nie rozmawiano o emocjach. Na kilka tygodni przed zbrodnią brat dostrzegł w nim zmianę. Anton był spięty, poddenerwowany. Bardzo źle zniósł informację, że nie zostanie zatrudniony po ukończeniu praktyk. Po kilku latach na bezrobociu bardzo na to liczył. Policja nigdy nie dotarła do mężczyzny mieszkającego w Holandii, do którego Anton napisał pożegnalny list godzinę przed zbrodnią. Robią to dziennikarze, którzy jadą na miejsce i przeprowadzają z nim wywiad. Mężczyzna pracował wtedy jako kucharz w późnych godzinach wieczornych. Nie wstawał wcześniej rano i wiadomość na czacie od Antona odczytał kilka godzin po jej wysłaniu. Treść była bardzo mroczna. Mężczyzna nastawił kawę i poszedł pod prysznic, wciąż zastanawiając się, co oznaczają słowa Antona. Wrócił do komputera i zaczął googlować. Szybko trafił na informację o zbrodni w Szwecji, dokonanej przez postać przebraną w strój jak ze Star Wars. Obaj mężczyźni kochali ten film. Holendra oblał zimny pot. Od razu zrozumiał, że to Anton był sprawcą. Na pytanie dziennikarzy, dlaczego nie skontaktował się ze szwedzką policją i nie opowiedział o otrzymanej w dzień zabójstwa wiadomości, odpowiedział, że nie chciał być kojarzony z rasistowskimi kręgami ani ze sprawcą szkolnej masakry. Zapytali go także, dlaczego według niego Anton dokonał tej zbrodni. Holender po chwili namysłu odparł,
że choć brzmi to okrutnie, Anton szukał po prostu sposobu na popełnienie samobójstwa i chciał zwrócić na siebie uwagę. Pragnął, by choć raz ktoś się nim zainteresował.